Teraz już po walce możesz powiedzieć, jaka była strategia? Wygrać. No okej, okay, ale coś było przygotowywane. Wiesz co, jeśli mogę na tym mówić do ciebie. Wszyscy powiedzieli, że okej, oni mi mówili, co mam robić i bardzo byłem skupiony na tym, co mówili narożni. Czyli jak miałem punktowaną pozycję, trzymałem, jak sędzia mówił praca, wyrywałem, pracowałem. Jak narożnik krzyczał Kimura, była Kimura, Amerykana, jak krzyczał Balaha, była Balaha. Orson ma gumowe ręce, to ciężko. On powinien robić jakiś grappling, a nie MMA. Mógłby medale robić. No przecież ja bym odklepał na tą Balachę. Tam z ręki trójkąt. Może on się znieczulił. Nie wiem, ale ja jestem w szoku pozytywnym, że to była. Dla mnie to była sportowa walka. Nie, nie, no i fajna walka. Zrobiliśmy w ogóle. Na pewno nie tak jak w poprzednich edycjach, że tam po jednej rundzie ludzie padaj. Daliśmy se po ryjach, poprzewracaliśmy się. Była Balacha, była Kimura. Źle zapięte duszenie za pleców, bo on na brodzie było. Może wyglądało to lepiej, ale było na brodzie, dlatego było puszczone. I on z tego wyszedł, bo wolałem go złapać za biodro i z nim się pokontrolować parę, żeby mu uszczelić. Bo nie chciałem, żeby była walka podnoszona do góry, jak się czuję dobrze w parterze. I oczywiście też czekałem na przykład z kopami na wątróbkę, tam siadło chyba, bo aż go zmuliło. Głupio, że nie poleciałem. Ale czekałem do ostatniej rundy, bo byłem przekonany, że jak zacznę kopać od początku, to on będzie na to przygotowany, a to bum, wleciało kopnięcie i zrobiło robotę, bo dolazłem do siatki i miałem pozycję dominującą i potem obaliłem z tego, z podkoszenia. Myślałeś, że to będzie łatwiejsza walka? Nie, nie, bo ja wiem, gdzie on się przygotowywał. Mówię, ja się przygotowałem w Turbo Klubie, on się przygotował w bardzo dobrym klubie i to musiało się tak skończyć. No bo wyrównanych był bardzo pojedynek, oczywiście ze wskazaniem na ciebie. Natomiast, ale stójkowo bardzo natomiast fajnie. Natomiast tak, bardzo widowiskowy i jak na walkę wieczoru, to naprawdę to była walka wieczoru. No. Włodarze zasłużyli na to, za to zapłacili. Co następnego, powiedz. Co następnego, chciałbym troszeczkę traktować mój kanał. Oczywiście będę trenował z 8 jednostek, 8-6, bo robiłem 8-6, zależy od tygodnia, po prostu od zmęczenia materiału. Chcę troszeczkę zreaktywować kanał, zejdę do 4 jednostek. Będę się przygotowywał, ale na następną galę na pewno nie, bo jednak ja mam 3 dychy, jestem dużym youtuberem i ja jeszcze na pewno się pojawię na gali, bo dać se po ryju spoko. Tylko no najpierw chcę troszeczkę kanał naprawić, żeby nie było masło maślane, tylko fame ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, przestaną mnie ludzie oglądać. Czyli co, myślisz, że gdzieś na jesień? Zobaczymy od... No bo teraz... Ja zawsze mówię, zobaczymy nie, od sosu. Jasne. Bo jak ja sobie to liczę tak, czyli jak jestem w stanie zarobić poza tym tyle samo, to po co? No tak, no trzeba kontynuować to, co się rozpoczęło, nie? A teraz też moje ziomki będą walczyć, na pewno pomogę im w przygotowaniach, więc nadal będę w cugu.